Peugeot 2008. Samochód, który jest z nami od 2013 roku, jest autem bardzo funkcjonalnym, bardzo rodzinnym, bardzo przyjaznym kierowcy. Lew przeniósł się na atrapę chłodnicy. Haczyki, kształt takich zadziornych haków, duży prześwit i mnóstwo terenowych akcesoriów. Peugeot czerpie garściami z tego, co daje im rajd Dakar, a rajd Dakar wygrany to jest wpis w CV, o jakim marzą wszyscy producenci samochodów. To elektryczna hulajnoga, fantastyczny wynalazek. Skateboard, wracają lata 90. To również warto na rodzinną wyprawę zabrać. Snowboard, no cóż, może nie w tych warunkach atmosferycznych. Wkładamy do samochodu i coś dla kompletnych maluchów. Bagaży się tutaj nie pakuje, bagaże się wrzuca. Samochód potrafi rosnąć razem z rodziną, stąd relingi dachowe i stąd taka, a nie inna kubatura. Jeżeli ktoś ma pasję i chce tę pasję uprawiać, może to robić bez problemu przy użyciu takiego narzędzia. Stefan Peter Hansel czy Sebastian Loeb takim samochodem, tylko w wersji oczywiście wyczynowej, pokonywali trasy rajdu Dakar. Ten samochód napędza silnik o pojemności zaledwie 1,2 litra. Niewielka pojemność, niewielka liczba cylindrów, bo jest ich tylko 3, są w stanie ten samochód napędzić. Mam moc, mam moment obrotowy od momentu, kiedy ja ten pedał gazu musnę. Na nic nie muszę czekać. Mamy do dyspozycji aż 6 wersji układów napędowych, 3 wysokoprężne i 3 benzynowe, również w 3 wariantach mocy. Silnik benzynowy zdobył drugi raz z rzędu nagrodę silnika roku. Tutaj siedzi się troszkę tak jak w samochodzie wyścigowym i zegary są uniesione jakby tutaj na podszybie. Podobnie jest z tym dotykowym ekranem, który również uniesiony został aż ponad deskę rozdzielczą. Wydaje mi się, że siedzę dosyć nisko, to przestrzeń szklana sięga tutaj, bardzo niziutko, aż na wysokość prawie że mojego łokcia. Peugeota 2008 możemy mieć już za 54 900 zł, to jest wersja podstawowa, a maksymalna opcja z silnikiem wysokoprężnym kosztuje prawie 90 000 zł. Dobrze wyposażona, nie tania, ale na pewno dająca to coś.